Dobry wieczór wszystkim, witam na kanale, którego nikt nie ogląda. No Dzisiaj chciałabym pomówić o sprawie, która wydaje mi się być dosyć interesującą. No i będzie to sprawa również nie z dziedziny polityczno-gospodarczo-wszelakich tego typu, a raczej kryminalnych, czy na pewno kryminalnych. Dotyczyć będzie dziewczyny Klaudii Jarneckiej, Urodzonej 14 marca 2001 roku. Yy, urodziła się ona w Ługach Górzyckich w województwie lubuskim. Yy, to jest taka miejscowość, która liczy 200 mieszkańców około. Jest położona bardzo blisko granicy z Niemcami. No, tam okolice Kostrzyna nad Odrą, no, te, te okolice. Te okolice. Yy, no, Dziewczyna wraz z mamą w 2019 roku, kiedy miała lat 18, postanowiły wyjechać do Niemiec, no po prostu, żeby tam zamieszkać i tam podjąć pracę, też zrobiły, tam zamieszkały, no ale lata później, w 2021 roku dziewczyna stwierdziła, że ona jednak wróci do Polski, tym bardziej, że chciała bardzo zrobić, zrobić kurs na prawo jazdy, który w Niemczech był dosyć drogi, bo kosztował 2200 euro. To jest około 10 tysięcy złotych. No, a poza tym problem, problem stanowiła bariera językowa. No i z tego tytułu dziewczyna po prostu wróciła. Wróciła do Polski, zamieszkała u wuja. No. Ale na kurs jednak no, po prostu nie poszła. Nie wiadomo, dlaczego nie poszła na ten kurs w zasadzie. Rozpoczęła za to życie towarzyskie, można powiedzieć. Bardzo dużo czasu spędzała z dwoma kolegami z Sebastianem i Damianem. No, jakby to powiedzieć no, się włóczyli, że tak powiem po okolicy lub jeździli autem po okolicznych miejscowościach. I 20 października 2021 roku pojechali do Słońska do baru. Tam troszeczkę pobalowali. Sebastian nad ranem dopiero wrócił z tego baru, natomiast Klaudia wraz z Damianem pojechali do niego i, no i tam, tam zostali resztę, resztę czasu. Następnego dnia znów. Postanowili sobie pojeździć po okolicy samochodem. W związku z tym no, tak też uczynili. Około 14.00 dosiadł się do nich Sebastian, ale towarzyszył im jedynie około dwóch godzin, potem wrócił do siebie. No oni sobie kontynuowali po prostu to jeżdżenie. I w pewnym momencie klaudia zaczęła. Rozpoczęła próby nawiązania połączenia wideo za pomocą aplikacji Messenger, najpierw z tym Sebastianem, no ale on nie odebrał tego połączenia, więc, więc zaczęła dzwonić do koleżanki swojej. No niestety też się nie udało połączyć. No to zadzwoniła do swojej mamy. No, mama odebrała, i co ją zdziwiło w tym, w tym połączeniu, to to, że i tak jak zawsze rozmawiały twarzą w twarz, jak tym razem po prostu widziała tylko nogi, nogi córki i deskę rozdzielczą auta. Natomiast to, co dziewczyna mówiła, no to dziwiło ją jeszcze bardziej, ponieważ dziewczyna zaczęła mówić, że ona po prostu musi komuś pomóc, natychmiast, i w zasadzie się rozłączyła. Kazała się temu Damianowi zatrzymać, po czym z tego auta wybiegła z telefonem. Pobiegła na łąki w kierunku przepompowni, która się tam znajdowała w pobliżu. W międzyczasie wysłała mamie zdjęcie tej łąki no, z dopiskiem nie zdąży. No, a mama nie wiedziała, o co jej chodzi, więc dopytywała SMS-owo, na co nie zdąży, czy na zachód słońca nie zdąży, no ale nie. Nie otrzymała odpowiedzi na to pytanie. Dziewczyna natomiast wykonała próbę, kolejną próbę z, z zadzwonienia do Sebastiana, i tym razem odebrał to połączenie. No i zaczęła też jemu właśnie mówić, że ona biegnie komuś pomóc, że, no, że chyba nie zdąży. On w ogóle nie wiedział, o, o, o co chodzi, o kim ona mówi. I tak dalej. No, zastanawiam się, bo jakby nic nie wskazuje na to, właściwie nie wiadomo skąd jej się to wzięło, dlatego że nie ma żadnych informacji na temat tego, aby ktoś się z nią skontaktował telefonicznie i wyraził jakąś prośbę o pomoc czy coś. Nie wiadomo nic. Ten Damian też nic podobnego nie zeznał, w ogóle nie wiem, co on zeznał w zasadzie. Znaczy, poza tym, że, że po prostu wybiegła i poszła, ale to tak jakby właściwie nic nie mówiła i tak jakby to ta sytuacja była faktycznie nagle, nie wiadomo skąd wzięta. Co też wywołało spekulacje, że ona nie miała problemu z narkotykami, a może była pod wpływem jakiejś substancji, coś tam się zadziało w tej głowie, może jakiś halucynacji dostała. Też spekulowało się, że może miał jakiś impuls psychotyczny. No, no, różnie to bywa. No, w każdym razie nie ma żadnych innych przesłanek na ten temat, aby ktoś, ktoś prosił ją o pomoc. Nie ma, nie ma żadnych takich na to dowodów, można tak powiedzieć. No, no więc ona pobiegła, a on cały czas siedział w tym samochodzie i czekał, no, ale czas mijał. W międzyczasie bliscy próbowali się z nią skontaktować, ale ona telefonu nie odbierała, a po dwóch godzinach telefon się wyłączył no, wyłączył się bądź. Się Bądź, bądź po prostu uległ zniszczeniu, no bo my też tego nie wiemy, prawda, co się, co się tam dalej wydarzyło. Natomiast ten Damian postanowił po, pojechać autem do tej przepompowni, w kierunku której ona się udała. No i kiedy tam dojechał, no to zobaczył, że na terenie tej przepompowni są jacyś robotnicy, więc się zapytał ich. Czy nie widzieli właśnie dziewczyny, no opisał ją, no, stwierdzili, że w ogóle żadnej dziewczyny tam nie było i, i, i tyle, prawda? No i co, odjechał i pojechał, po prostu, nie wiem. No, też, też mnie to trochę zdziwiło, bo ja raczej to w takiej sytuacji sobie tak myślę, że no raczej to by się poszło, poszukało może nawoływało, no cokolwiek, prawda? A po prostu chłopak wziął i pojechał. Następnego dnia mama Klaudi mama skontaktowała się z policją w celu zgłoszenia zaginięcia dziewczyny. No, ale i tu jest punkt styczny ze sprawami, które omawiałam wcześniej, tutaj na, tym, na komentarzu. No, na przykład taka sama reakcja była w sprawie zgłoszenia zaginięcia Iwony Wieczorek. To znaczy, zbagatelizowano to, zignorowano kompletnie, no, Pan policjant stwierdził, że dziewczyna jest dorosła i tak naprawdę ma prawo nie wrócić do domu. No, oczywiście było sugerowanie, że pewnie może imprezuje, albo no wiecie, no, takie klasyczne teksty, tak bym to ujęła. No, no i niestety nie przyjęto tego zgłoszenia. Trzeba było poczekać do 24 października i dopiero wtedy przyjęto już to zgłoszenie i dopiero wtedy rozpoczęto poszukiwania. No, i zbieranie jakichś informacji w ogóle. No i, no, no cóż, nie ma zaskoczeń, nic nie znaleziono, zarówno nie znaleziono żadnych śladów tej dziewczyny w okolicy, w której zaginęła, jak również żadnych, żadnych konkretnych informacji takich, które mogłyby być w jakikolwiek sposób pomocne, też nie uzyskano. No, a no i powiedzmy, no tak sobie sprawa była, ale trochę nie była, bo w zasadzie poza tymi poszukiwaniami, poza tym, no to tam się nic niewiele działo. Ale dwa tygodnie później no ktoś tam sobie spacerował w okolicach w okolicy i natknął się na ubrania. Na ubrania właśnie Klaudii Jarneckiej. Ale. Kolejna zagadka, bo tak. Ta osoba, która, która znalazła te ubrania, no, chodziła regularnie tą trasą. Przekazała się tą trasą prawie codziennie i tych ubrań wcześniej nie było tam, w tym miejscu. One się tam pojawiły po dwóch tygodniach. Dosłownie się pojawiły, i mało tego, one były całkowicie czyste. One były po prostu jakby ktoś się nie wiem, wyprał, wyprasował i podrzucił. I takie też były spekulacje, że ktoś te ubrania podrzucił w to miejsce w stanie idealnym wręcz. No ale poza tym nadal nic nie znaleziono. No ja w ogóle myślę, że może ktoś po prostu faktycznie wyprał te ubrania. No i tym samym. No, może spraw jakieś ślady, które nie chciał, żeby zostały znalezione. Na przykład, tak. No i znowuż długo, długo nic się nie działo w tej sprawie, a po pół roku odnaleziono w okolicach Słońska odnaleziono szczątki, szczątki ludzkie. To było w kwietniu, to mówię, pół roku od, od, od kiedy zaginęła Klaudia Jarnecka. A w na początku czerwca prokuratura potwierdziła, że są to właśnie zwłoki, szczątki Klaudii Jarneckiej. Ale kolejna ciekawostka: yy, prokuratura nie, nie udzieliła żadnych informacji poza tą. To znaczy, nie, nie powiedziano, yy, czy przede wszystkim tego, jaka była przyczyna śmierci, czy to, było, czy to było w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy to było samobójstwo, a może był, brały udział osoby trzecie w tej, tej sprawie. No nic nie podano, nie podano, czy robiono jakieś badania toksykologiczne, czy coś znaleziono, no nic, tylko suchy komunikat o odnalezieniu zwłok, Zwłok tej konkretnej osoby, i tyle. I koniec komunikatu. Także tak naprawdę, my nie wiemy nawet, co się, co się w ogóle wydarzyło i co się tej dziewczynie przydarzyło. I z jakiego ewentualnie powodu się, się tak stało. No, a po drodze w ogóle pojawiło się zeznania takiej dziewczyny o imieniu Aneta, która miała zeznać, że. Sebastian, ten Sebastian, który, z którym się kontaktowała Klaudia Jarnecka, czyli jeden z tych dwóch, prawda? Za, zaciągnął tą, tą dziewczynę, tą anetę do pokoju hotelowego i proponował jej zabawy w stylu BDSM. Dołączył do nich jakiś drugi chłopak, i przypuszcza się, że mogło chodzić o Damiana, chociaż ona ta dziewczyna nie znała imienia tego drugiego chłopaka, ale tak się przypuszcza, że ponieważ oni zawsze tak we dwójkę chodzili, no to się przypuszcza, że to właśnie był ten Damian, ten drugi. No, dziewczyna oczywiście odmówiła i jeszcze powiedziała, powiedziała do tego Sebastiana, że ona nie chce skończyć jak Klaudia Jarnecka. No, a reakcja na te słowa była taka, że no w zasadzie generalnie to z tą propozycją po prostu żartował. No, i na tym się zakończyła sytuacja. Też zastanawiające jest to zachowanie Damiana, już począwszy od tego, że chłopak po prostu sobie odjechał, nie wiem, nie zadał sobie trudu, żeby wysiąść z tego auta, pójść, pójść rozejrzeć się, nawoływać tą dziewczynę, cokolwiek zrobić. Ja nie wiem w ogóle, czy ta policja go jakoś cisnęła o to, czy, czy nie cisnęła, no też trudno to powiedzieć. Ale na przykład też nie, w ogóle nie przyznał się, czy nie zeznał, że w jego aucie cały czas znajdowała się jej torebka z jej dokumentami. Bo ona wybiegła tylko z telefonem, wszystkie rzeczy inne osobiste zostawiła w tym samochodzie i on ani nie zwrócił tych rzeczy, ani w ogóle nie zgłosił, że one są w jego posiadaniu, w jego pojeździe. No, kompletnie. Też ani słowa właśnie nie było, co to się zadziało, że ona nagle wykluła z tego samochodu i no mówiła no w zasadzie rzeczy, które no trudno uznać za logiczne, prawda. No, bo tak jakby z nieba spadło nagle coś, prawda? Także ogólnie, cała ta sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa pod wieloma względami, bo e, tak naprawdę no, nie wiemy w ogóle, co się stało. E, poza tym, że dziewczyna nie żyje, no to to jest jedyna rzecz, którą, którą wiemy. E, nie wiadomo, te postaci są trochę podejrzane, zwłaszcza ten, ten, ten Damian jest trochę dla mnie postacią podejrzaną w tej, w tej sytuacji. I nawet nie łączę tego z tym zdaniem tej, tej, tej kobiety, tej dziewczyny o imieniu Aneta. To nawet teraz tego nie łączę w ogóle z jakimś BDSM. po prostu nie. No. Ale no to jest wszystko dziwne. Tak naprawdę, cały. W zasadzie tylko ten Damian był bezpośrednim świadkiem tego, co się działo. Ona dosyć, że spała u niego w domu, to po już po wstaniu cały czas była z nim, bo kiedy wstali, to w zasadzie wsiedli do auta i jeździli, cały czas jakby przebywali ze sobą. No to kto ma wiedzieć, jak nie on, najlepiej. Co się stało, i skąd ona w ogóle wytrzasnęła ten pomysł, że musi komuś pomóc. No ale żadnych zeznań tego typu nie było, przynajmniej nic, nic nikomu o tym nie wiadomo. No i taka to sprawa, prawda? Oczywiście smutna, bo, no bo zginęła młoda, młoda dziewczyna. No, oczywiście, jak to u mnie, no, staram się właśnie wyszukiwać takie sprawy, które, no, jakby też, też pokazują, no, że jak, jak w zasadzie organy ścigania podchodzą do Twoich obowiązków. No, no, po raz kolejny będę się upierała, mimo że były osoby, które w zasadzie mi opisały komentarze w takim stylu, że w zasadzie to policja to. No, ona nie przyjmuje tych zgłoszeń. No bo się opiera o statystyki, że jednak większość nastolatków to wraca do domu. A, a ja się A. No, a że poza tym to w ogóle są te służby niedofinansowane i policja po prostu nie ma pieniędzy. No, no wiecie. Okej, okay, no w tym kraju wszystko jest dofinansowane. No niemniej, ta policja, po to jest? Po co jest, prawda? No, służba zdrowia też jest niedofinansowana, no ale jak człowiekowi coś dolega, to raczej idzie do lekarza, no mimo to, że jest niedofinansowana, no. No tak samo ludzie idą na policję. A nadal się upierała przy tym, że kluczowa jest pierwsza doba, bo wtedy jeszcze są szanse znaleźć świeże ślady, jest szansa przede wszystkim na to, żeby znaleźć świadków, którzy będą pamiętać. Jakieś wydarzenia nietypowe. No a przede wszystkim jeszcze jest szansa odnalezienia osoby żywej, bo im dalej czas biegnie, tym gorzej. Bo ewentualny oprawca być może przez jakiś czas dochodzi do wniosku, czy tą osobę zostawić przy życiu, czy jednak bezpiecznie nie. Prawda? I dlatego to, są, to jest takie ważne. I w zasadzie rodzin. Rodzin nie interesuje statystyka. Bliskich nie interesuje statystyka. Bliscy po prostu chcą, żeby policja zaczęła wykonywać swoje obowiązki i szukała ich bliskich. A tak naprawdę to ci najbliżsi, no znają najlepiej. No oczywiście są wyjątki, ja sobie zdaję sprawę. Bo są ludzie, którzy nie znają kompletnie swoich, swoich, nie wiem, bliskich z rodziny, tak? Ale generalnie większość ludzi zna, jakie obyczaje mają, jak się zachowują, czy na przykład pewne zachowania są powtarzalne, czy na przykład yy, nagle jest sytuacja, która zaistniała tylko jeden raz. A jeżeli zaistniała tylko jeden raz... To logiczne jest, że no, istnieje podejrzenie, że coś jednak się stało. No i w zasadzie idą na policję, czyli do instytucji, która o no, to jest, no i w zasadzie odbijają się od ściany. No. no cóż, standardowo zachęcam do dzielenia się swoją opinią na temat tej sprawy. Mam nadzieję, że. Mówiłam jak najmniej chaotycznie. Nadal, nadal staram się panować nad chaosem. No, no i no cóż, będę na pewno kontynuowała wyszukiwanie takich właśnie ciekawych spraw. No i przede wszystkim takich, no też się będę starała takie znajdywać, które nie są tak bardzo, bardzo znane, chociaż wiem, że one, one są popularne, bo ludzi, dużo ludzi się nimi po prostu interesuje i, yy, i po prostu dyskutują sobie, no ale to nie znaczy, że te, które są mniej medialne, bądź w ogóle nie medialne, nie są ciekawe, bo, bo są ciekawe i są bardzo ciekawe sprawy, naprawdę dużo ciekawych spraw. Także no, będę, będę się starała, starała wyszukiwać. No. Także dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrej nocy i no, do następnego, pa pa.